gratulacje, bo chciałem powiedzieć, że to będzie hit, a to już jest hit, prawda? Czujecie zwrotki z publiczności? Będzie to chodzić długo, miejmy nadzieję, prawda? Miejmy nadzieję. Przy kompletach? Coś niezwykle, najlepszą nagrodą dla wykonawców. Co wy wiecie o PRL-u? Ja? Tak szczerze mówiąc, no to jakby urodziłam się w 94. O PRL-u jako dziecko jakby nie wiem nic, nie mam zielonego pojęcia, ale wychowywali mnie ludzie, którzy w PRL-u żyli całe życie, którzy nie znali w ogóle innego sposobu funkcjonowania, więc to pokłosie PRL-u wydaje mi się, że jest nawet w tych młodych ludziach, którzy nigdy tego PRL-u nie zaznali na własnej skórze. Tak, myślę, że to jest jakby przekazane gdzieś we krwi akurat na naszemu pokoleniu. To nie znaczy, że dużo wiem, ale też wspieraliśmy się wiedzą naszych starszych kolegów. Tak, Bożeny, Krzysia, których nie ma podczas tej rozmowy. I wiele rozmów też odbyliśmy na ten temat. I też bardzo w temat wgryzła się nasza reżyserka, też nieobecna Monika, która też nie jest z PRL-u, aczkolwiek bardzo dużą pracę wykonała. Ale myślę też, że akurat w tym spektaklu nie udaje też, że z tego PRL-u jest, że on jest tak zrobiony, że ona jakby nie musi udawać, że z niego jest. Tak, tak, tak. Bo to też jest sama sprawa tych ludzi, którzy napisali książkę, czyli Witolda Szabowskiego i Izabeli Mejzy. Jest taka, że on sam był bardzo, bardzo małym dzieckiem, kiedy PRL istniał, a ta Izabela jeszcze mniejszym, więc oni też tego PRL-u nie znali, oni się właśnie tego PRL-u uczyli podczas eksperymentu, to właśnie od ludzi, których spotykali, to od swojej rodziny, w ogóle od wszystkich, więc oni tym PRL-em nasiąkali, tak jak mam wrażenie nasze postaci. Anektują ten PRL. Dajcie Igorowi to. No Igor będzie mówił, a to myśmy się tak rzucili. Ale kochani, tak mówicie wszystko trafnie, że ja niewiele mogę dopowiedzieć, oprócz tego, że ten spektakl, podobnie jak projekt Szabłowskiego i Mejzy, on miał skonfrontować dzisiejszy czas ze światem PRL-u. Konkluzja, która się bardzo wcześnie pojawia, jest taka, że nie da się odtworzyć tego PRL-u, nie da się, w ogóle się nie da wrócić w żadne czasy, ale da się coś poczuć. I to poczucie, myślę, że nawet my nabraliśmy w trakcie tej pracy i jakoś to się właśnie przerzuca z widownią i te ich reakcje często są na takiej zasadzie, że nie tylko pamiętamy, ale też znamy z dzisiaj. Co jest takie jednocześnie śmieszne, a z drugiej strony trochę smutne, trochę straszne, ale no jest bardzo, podobnie jak spektakl, to jest cała gama emocji i wrażeń i refleksji, która jest przy tym zdarzeniu się budzi. A nie uważacie, że to jest taki PRL troszeczkę na miękko, bo działy się różne rzeczy, szczególnie w latach 80. Niektórzy ten okres po karnawale, od stanu wojennego przez połowę lat 80. uważają za najsmutniejszy okres ostatnich kilkudziesięciu lat, bo dzisiaj mówi się o depresji, słuchajcie, ale wtedy była taka deprecha, taka bezprzyszłościowość, tutaj tego nie ma. To jest bardzo ciekawy temat, o którym dużo rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym z Moniką, że ona jest jakby gotowa wziąć na siebie to, że wielu ludzi może powiedzieć, szczególnie krytyków albo ludzi, że to jest jakby jakaś taka lepsza strona, a gdzie jest ten cały strach, ten cały lęk. I jest ciekawym zdarzeniem to, że w książce Witolda Szabłowskiego jest taki list do Jaruzelskiego, gdzie on zawiera taki... To właśnie bardzo się tam mieści w tej książce, właśnie w tym liście. On mówi, panie generale, ja już nie mogę odtworzyć tego lęku przed panem. Tego nie potrafię odtworzyć. I my planowaliśmy to wsadzić w nasz spektakl. Ale nie ukrywam, że to, co się wydarzyło przez ostatni miesiąc, a nałożyło się to na końcówkę naszej pracy nad tym spektaklem, spowodowało, że my już znowu chyba wiemy, jak to jest się bać ludzi zza wschodniej granicy i tych wpływów. I jakoś tak... poczuliśmy, że za to możemy być odpowiedzialni, co zrobiliśmy, a za ten list nie wiemy do końca, co z nim zrobić. Zrezygnowaliśmy z tego, zostawiliśmy tę jaśniejszą stronę, nie bez przyczyny, może po to, żeby sztuka też niosła jakieś takie więcej uśmiechu może nawet.
nie wiem, no to jest świadomy zabieg. Rozumiem, to nie jest do końca zarzut, no bo istniało tak zwane życie codzienne, prawda? Tak jak kiedyś powstał taki film, pamiętacie z historii polskiego filmu, Giuseppe w Warszawie. Czyli pierwsza taka komedia, która jawnie, ze Zbigniewem Cybulskim, która jawnie się śmiała z czasów II wojny światowej i to był taki szok, czy można się śmiać w czasie II wojny światowej. A więc można i wręcz czasami należy i trzeba, tak? Bo istniało tak zwane życie codzienne. Właśnie to życie codzienne pokazaliście, prawda? Tak. Bardzo tak, osobiste, tak. Intymne wręcz czasami. Tak. Tak. Zgadza się. I też, przepraszam, że teraz tyle No ale wiesz, ale myśmy początek wysycili, to ty teraz. Dobrze, chciałem powiedzieć, że okazało się też w trakcie tej pracy, że nasz taki dramat międzyludzki w tej parze, który się wytworzył, że on jakoś nam zaspokoił potrzebę, żeby ten spektakl stał się poważny i mówiący o rzeczach trudnych. I po prostu nie mieliśmy już, naprawdę jakby zdecydowaliśmy, że to będzie nasz ten ciężar, który chcemy w tym spektaklu, nie chcieliśmy budować kolejnej jakości dodatkowej. Zostaliśmy tutaj właśnie w tej codzienności. Tym, którzy pamiętają lata 80., co byście powiedzieli, zapraszając na ten spektakl? Ach. Bo zaraz będzie drugie pytanie dla tych, którzy nie pamiętają. Ja bym powiedział, żeby przyszli, bo będą się super bawić. Naprawdę. I to i mogę obiecać. To ale naprawdę. Jest zadowolony z siebie. Wojtek jest pyszny, prawda? Dzięki. On w ogóle teraz jedzie na tej fali sukcesu, prawda? Nagrody. Tutaj zbiera, jedzie po centrali, był nawet i nagrodę w centrali odebrał, prawda? Tak, zgadza się. Poza tym właśnie ci ludzie urodzeni później, czy wcześniej, śpiewali dzisiaj. No, tak, z nami śpiewali w ogóle. Oni potrzebują tego, prawda? Tak. No może tak, tak, no właśnie, może dzisiaj właśnie widzowie tego potrzebują. A co byście powiedzieli tym, którzy tego czasu w ogóle nie pamiętają, bo się urodzili później i nawet nie miał im kto tego opowiedzieć? No to chodźcie na spektakl, że coś wam opowiemy. Coś, o czym czego nie doświadczyliście. Historia w przyjemnym wydaniu. Tak, jednocześnie, że nie trzeba się bać tego, że to jest jakiś PRL, to pewnie będzie jakieś coś jak jakieś stare filmy, które ich nie interesują. Tylko... No wiecie, mówiono, że Polska była najweselszym barakiem. Tak, mówiono. W czasach demoludu. Tak. No tak. To wciąga ludzi w każdym wieku, z tego co zauważyliśmy. Ale tam pewne ambicje widziałem młoda reżyserka miała, bo na przykład zauważyłem je w interpretacji songów. Na przykład ostatni w song, który kojarzy nam się z paździerzem, taką tanią dyskoteką, jest zaśpiewany jako song dramatyczny, prawda? Tak, bo ale no, tekst tej piosenki wcale nie jest przyjemny. Ja wiem, ale wszyscy w tamtych czasach wiem. Po pijaku szaleliśmy i też wódka mówi ludzkim głosem, to już było na dobicie na koniec, prawda? My chcieliśmy się interpretacjami tych piosenek i ogólnie muzycznymi tam wycieczkami zbliżyć i do tego czasu, ale też do właśnie ludzkich emocji. No tak samo jak piosenka Piechotą do lata też wcale tak inaczej. Nie jest radosnym tekstem. Wcale nie opowiada o miłej podróży, tylko opowiada o trudnych przejściach, o miłości i o samotności, więc właśnie patrzyliśmy na utwory nie tylko i wyłącznie ze względu na ich oryginalną tam barwę, jak kiedyś brzmiały, tylko właśnie patrzyliśmy na tekst. A Monika była tutaj takim naszym kierownikiem muzycznym. Ona wybierała numery, tak? Nie, nie. Coś podpowiadaliście. Chodzi o Monikę Bubniak. Monika naszym opiekunem muzycznym. I robiłam aranżację razem z Czarkiem piosenek. Tak. Ale utwory zostały wybrane przez naszą reżyserkę Monikę Janik i dosyć długo też nie było wiadomo, na początku było tak, że będzie wiadomo, przynajmniej ja do końca nie, myślę, że to 3 tygodnie się pojawiło to boskie Buenos na przykład, bo nie wiadomo było. No bo też było tak, bo ty Monika, wybierałeś sobie. Monika, ja nie wiadomo było. Monika nam powiedziała w pewnym momencie, a jeżeli macie jakieś marzenie o piosence z PRL-u, to powiedzcie, ja nie obiecuję, że je spełnimy, ale zobaczymy, co się da z tym zrobić. I rzeczywiście, no, ja myślałem, że ty sobie zażyczyłeś tego. Nie. Nie było konceptu życzeń? Ja sobie wybrałem. Też myślałem, tak? Arystatek?
Nie, ja sobie... Parostatek był bardzo pomysłem Moniki. Ona wiedziała od początku o parostatku. Ja bardzo chciałem zaśpiewać balladę 07 Markowskiego. Aha, może... tą wokalizę. No, tak. A ja miałam, jak Monika powiedziała, że piechotą do lata, to okej, okay, ale zmieniamy to na mol. Jakby nie ma opcji, żeby zaśpiewać to w durowej wersji. A ja chciałem Odkryjemy miłość nieznaną, którą ty w końcu śpiewasz. Ja na tym mi zależało. Prawda. Ale też się cieszę, bo piosenkę mam fajną. Kobieta pracująca trochę? Tak, zgadza się oczywiście. Słuchajcie, nie życzę wam sukcesu, dlatego że to już jest sukces. Dziękuję. Widziałem rozentuzjazmowaną publiczność, standing ovation. Nie wiem, czy u was jest zwyczajem, czy nie, bo w niektórych teatrach jest to jakby obowiązek, bez względu na to, jak się kończy w spektakl. Bardzo wam dziękuję i gratuluję. My też dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie uścisnąć dłoń. Naprawdę było zacnie. Dziękuję bardzo. Jako człowiek PRL-u. No może nie tak jak tutaj, tylko takich 80-tych, 90-tych lat, więc wiem, co to są kolejki. Co to znaczy, nie jaki tak jak ten, co? No bo ty jesteś tych od wczesnych PRL-u, taki trochę, tak jak mój tato. No tata z synem. No dowcipny bardzo, nie? Dzięki jeszcze raz. Dziękujemy bardzo.